Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Patryk Stępiński, Ruch, remisuje w Białymstoku 1-1. No i to jest kolejny taki bolesny remis dla Ruchu w tym sezonie. Drugi dla Ciebie za pobytu w Ruchu, bo tydzień temu z Wartą też nam towarzyszył niedosyt. No i jakie takie spostrzeżenia, odczucia po tym meczu? No jak czujesz? No w takiej sytuacji ciężko coś powiedzieć i też ciężko coś więcej zrobić, jeżeli do 97 minuty gdzieś ta konsekwencja w grze. Zespołowość przede wszystkim dzisiaj była pokazana. Jeden pomagał drugiemu koledze na boisku. No i wiadomo, przyszła ta ostatnia gdzieś akcja, można powiedzieć, ostatnia minuta. Tracimy gola na 1-1 i na pewno tak samo jak było po Warcie tydzień temu, gdzie to spotkanie było spokojnie do wygrania, byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem. Tak dzisiaj, jeżeli można powiedzieć, w przebiegu całego meczu może nie byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym, ale na pewno mieliśmy plan na tą Jagiellonię i mówię, do tej 97 minuty gdzieś ten plan się sprawdzał, ponieważ Jagiellonia nie dochodziła do zbyt wielu sytuacji, a poprzednie spotkania, szczególnie tutaj ich domowe u siebie, pokazywały, że czy to przyjeżdżały Raków, Legia czy Lech, to byli bardzo mocni i mówię, 97 minuty ten plan gdzieś udało się realizować. Koniec końców wywozimy jeden punkt i zobaczymy, co ten jeden punkt przyniesie. Na pewno też, mówię, na kolejne spotkania tutaj postawa całego zespołu myślę, że będzie napawała optymizmem, tylko że tą dobrą grę też trzeba przekuć na te punkty, nie tylko remisy, ale też zwycięstwa. Tak wielu nam obserwatorom się wydaje, że ten początek drugiej połowy, gdzieś te 15-20 minut, to był być może najlepszy fragment Ruchu w ogóle w tym całym sezonie. I chyba to jest gdzieś odpowiedź na pytanie, czego tutaj brakło, że być może w tym świetnym waszym momencie, gdy kontrolowaliście grę tutaj na terenie lidera, po prostu zamknąć ten mecz drugą bramką, no to się teraz łatwo mówi. No tak, no mecz z Legią gdzieś do wyniku 0-0, tak samo Legia, można powiedzieć, że nie stworzyła żadnych sytuacji i my gdzieś te wyjścia do kontry mieliśmy, mecz z Wartą to było dużo ataku pozycyjnego, ponownie te sytuacje były, Warta można powiedzieć, że tak samo tych sytuacji praktycznie w ogóle nie miała, no i dzisiejszy mecz z Jagiellonią, Jagiellonia już dzisiaj tą piłkę miała, ale też szczególnie początek drugiej połowy mieliśmy kilka sytuacji, żeby lepiej wyjść z tym kontratakiem i ten mecz nie tyle zamknąć, co podwyższyć prowadzenie. No i mówię, no też jako zawodnikowi też ciężko jest coś powiedzieć, bo gdzieś z boiska tak samo w tym każdym spotkaniu, czy to z Legią, czy tutaj z Wartą, czy z Jagiellonią, czuliśmy się, że jesteśmy równorzędnym przeciwnikiem, czasami, że tym przeciwnikiem jesteśmy lepszym, ale koniec końców na 9 punktów mamy 2. No i to jest ten wyznacznik i na pewno to jest do poprawy w następnych spotkaniach, żeby poziom tej gry utrzymać, ale zwiększyć ilość zdobywanych punktów, no bo koniec końców na koniec nikogo nie interesuje, jaki zespół gra, czy gra pięknie, czy gra brzydko, tylko liczy się, ile punktów ma w tabeli. No tak po tym końcowym gwizdku, no z waszej szatni też no były takie brawa słyszalne i no tak naprawdę chyba sztuką będzie trzymać te głowy w górze, żeby nie dołować się tą tabelą, a budować dobrą grą, bo na dołowanie to jeszcze przyjdzie czas, to można zrobić zawsze, a tutaj jeszcze trochę tych meczów zostało. No tak, no jeżeli chodzi tutaj o te brawa w szatni, to były za po prostu postawę w tym spotkaniu, za to co powiedziałem, za tą drużynowość, że jeden zawodnik pomaga drugiemu na boisku. No i tak samo co trener ma wejść, czy zawodnicy po meczu do szatni. Zazwyczaj po takich spotkaniach gdzieś panuje cisza, jest powiedzenie, żeby ten sposób gry był gdzieś pozytywem na kolejne spotkania, tylko z tym, tak jak już powiedziałem tutaj wielokrotnie, że z tym, że nie tylko żeby ta gra się zgadzała, tylko żeby ilość punktów się przede wszystkim zgadzała i to na pewno też dzisiaj było u nas w szatni po meczu. No nic, czekamy na piątek i na Piasta na Stadionie Śląskim. Dzięki. Dziękuję bardzo. Get it live, who can paint that picture? Ain't no way we losing inches, climbing fences. Get bruised up, got stitches. Bring them back to their senses. Know how the game go, checks and payrolls remain the same. No forecast, Eli, baby. Time out.